Nie ma pieniędzy, więc szkoły podstawowe w Gotkowie, Strzelczynie i Lisim Polu z końcem roku mogą przestać istnieć. A decyzja w tej sprawie może zapaść już 17 lutego. W obronę szkół zaangażował się dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński. Heta, to jest ciężka praca, likwidacja? To tylko jedno z wielu pytań, które rodzice, pracownicy szkoły i mieszkańcy Gotkowa zadali burmistrzowi. 20 stycznia dyrekcja placówki dowiedziała się, że może być ona zlikwidowana. W 2010 roku do subwencji przyznawanej szkole gmina musiała dopłacić blisko 370 tysięcy złotych. W ubiegłych latach pieniądze na dofinansowanie szkół pochodziły w znacznej części ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości. Z nowym rokiem wszystko się zmieniło. Niestety nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która zaskutkowała 1 stycznia tego roku, spowodowała, że przychody ze sprzedaży nieruchomości gmina może przeznaczyć tylko i wyłącznie na inwestycje, nie na wydatki bieżące. Dzieci ze szkoły z Gotkowa, Strzelczyna i Lisiego Pola miałyby dojeżdżać do szkoły podstawowej w Chojnie. Nauczyciele natomiast dostaliby 6-miesięczne odprawy. Zarówno oni, jak i rodzice nie zgadzają się na likwidację placówki. W obronie szkoły stanęli politycy PiS. Jeżeli likwidacja tej szkoły ma przynieść do końca niesprecyzowane oszczędności, a wiemy na pewno, jakie przyniesie szkody, bo w wymiarze społecznym, kulturalnym. Joachim Brudziński zapewnił, że jeśli ze strony samorządu będzie wola współpracy, to PiS służy pomocą, realizując na przykład pomysł restrukturyzacji zadłużenia samorządów. 10 nowych kapłanów przybyło archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Uroczyste święcenie jutro w Bazylice Świętego Jakuba w Szczecinie, ale już dziś w miejscu, gdzie klerycy przez 6 lat mieszkają i przygotowują się do kapłańskiego stanu, padły słowa przysięgi. To zobowiązanie na całe życie.